Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym pogramy troszkę na nowym pianinie. Nowym 40-letnim pianinie. Hellas firma, taka fińska Yamaha. Finlandia wyprodukowała, a mechanizm jest japoński. Także zobaczymy, jak brzmi. Pożyczyłem kamerę trochę lepszą z mikrofonem. To coś zagramy. Dlaczego akustyczne, a nie cyfrowe? Kurde. Bym miał prościej na cyfrowym przecież nagrywać, bo pendrive'a by się włożyło, nie trzeba by było dobrego mikrofonu. Byłoby czyściej i lżej by było przenosić. No na pewno by było lżej przenosić, bo to waży około 150 kg. Trzeba w czterech, kurde, dźwigać. Ale powiem tak. Myślę, że żeby kupić dobre cyfrowe, trzeba by było dać kilka razy więcej niż za takie akustyczne. Mam na myśli tu bardziej nie tyle dźwięk, ale mechanizm. Nawet nie tyle mechanizm, co odczucia w grze. No nie bez powodu też w szkołach muzycznych właśnie mamy do czynienia z takimi strunowymi instrumentami. Kurde. Jak na 40 lat, no to widzę, że tutaj na tyle co się znam, stan jest bardzo dobry. Młoteczki, wszystko. Wiadomo, troszkę brzęczy. Do tej pory grałem na Kalisi. Czy jest jakaś znacząca różnica? Tu wydaje mi się zdecydowanie lepiej pracuje klawiatura. Klawisze. Delikatniej można grać. Nie trzeba aż takiej siły. Bardziej to jest doprecyzowane wszystko. Pianino kupiłem od, co ważne, stroiciela i zarazem bardzo dobrej klasy pianisty. Więc jakby to powiedzieć, jest przejrzane, gotowe do grania, a połączywszy to wszystko z japońską dokładnością i jakością, mam nadzieję, że posłuży.
sobie trochę improwizuję i jak ogólnie oglądałem jakieś pianina, bo już się przymierzałem kilka lat do zakupu, to tak sobie właśnie sprawdzałem, na którym mi się dobrze gra i które nadaje się do wymyślania, do tworzenia muzyki. Jarek, zagraj solo. Nie, to trzeba na spokojnie, innym razem. Teraz coś wymyślimy. Piosenkę jakąś. A kiedy jadę sobie rowerem, pomyśleć i nagrać dalszą część tej opowieści. Także cóż, instrument sprawdzony, przetestowany, mi się podoba, fajnie gra. Jak się trochę rozegram, to może jeszcze coś się pojawi z pianinem. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!